Spośród wielu grup organizmów na Ziemi, grzyby należą do najbardziej licznych i mało poznanych. W filmie tym chcemy przedstawić rolę grzybów. Grzybów symbiotycznych w życiu lasu. Inaczej nazywanych grzybami mikoryzowymi. Strzępki i płaty grzybni w glebie. Tworzone sznury grzybniowe oraz mówki grzybniowe wokół korzeni ostatniego rzędu z uwagi na swoją gąbczastą budowę magazynują sole mineralne, a także, co jest istotne w okresach długotrwałej suszy, spore ilości wody. Mikoryza stymuluje natężenie i przebieg procesów asymilacji, których część produktów, zwłaszcza cukrów, wykorzystywana jest przez grzyby mikoryzowe.